Czy kolor szary jest na pewno dla wszystkich? Czy wszystkie w nim świetnie wyglądamy? Jeżeli tak, to z czym najlepiej go zestawiać? Zapraszam na najnowszy wideo poradnik. Prawne ucho mogłoby usłyszeć, że we wstępniaku zrobiłam mały błąd merytoryczny, a to wszystko po to, żeby móc zacząć ten poradnik od odrobiny teorii koloru, czyli teorii też analizy kolorystycznej. Na czym polegał ten błąd? Powiedziałam kolor szary. Tak naprawdę szarość nie jest kolorem, jest achromatem, to znaczy nie ma w sobie żadnej chromy, czyli barwy. I są takie trzy kolory, biały, czarny i szary. Szarość, czyli wszystko to, co jest pomiędzy bielą a czernią. Biel to totalne światło, czarny to totalny brak światła, a szarość w zależności od tego, czy jest jaśniejsza, bliżej bieli, no to bardzo rozświetla, czy może chowa, tak delikatnie odsuwa, jeżeli jest blisko czerni. Także szarość jest achromatem, co oznacza, że właściwie nie powinna mieć temperatury, nie ma chromatyczności, ma tylko walor, czyli stopień jasności i ciemności. Natomiast tak naprawdę w prawdziwym życiu my oczywiście mówimy kolor szary i to jest zupełnie okej tak mówić, ale też szarość bardzo często ma delikatne zabarwienie innych kolorów, czyli można powiedzieć, że będzie miała jakiś odcień. Może być szarość cieplejsza i szarość chłodniejsza, jeżeli chodzi o nasze ubrania. Także teoria teorią, a takie życie sklepowo-szafowo-ubraniowe to druga rzecz. Mówi się, że szarość jest kolorem takim uniwersalnym, sama zresztą to często mówię, należy do piątki kolorów uniwersalnych, oprócz bieli, czerni, granatu i takich beżo-brązów stonowanych, jest kolorem uniwersalnym, jest kolorem bazowym. I tak naprawdę można by było powiedzieć, że skoro bazowy, skoro uniwersalny, to znaczy, że dla wszystkich. No i tak i nie. Na pewno szarość dla większości z nas, albo powiedziałabym właściwie dla wszystkich, jest kolorem takim, który tworzy taki klej dla stylizacji, dla innych ciekawszych, żywszych, mocniejszych kolorów. W zależności od tego, czy mamy urodę jaśniejszą, ciemniejszą, albo czy chcemy zrobić stylizację jaśniejszą czy ciemniejszą, to szarość może bardzo pięknie uspokoić mocniejsze kolory. Możesz zobaczyć teraz różne inspiracje, jak szarość jest noszona z innymi kolorami. Mogą to być zarówno oczywiście kolory mocne, intensywne, takie, które są rażące wręcz dla naszego oka i wtedy szarość się pięknie uspokaja, ale też szarość pięknie się komponuje z innymi szarymi, zgaszonymi, stonowanymi, miękkimi kolorami. I tak szarość może być właśnie bazą dla każdej z nas, ale też nie każda z nas może nosić tę szarość na całej sylwetce, czyli tak monochromatycznie, czyli w jednym kolorze, właśnie mono jako jeden i chroma jako barwa, czyli w jednej tonacji, w jednej barwie, ze względu na to, że nie każda z nas ma bardzo dużo zgaszenia w swojej urodzie, w swojej skórze, w kontraście bądź jego braku, który pojawia się w kolorystyce naszej twarzy, czyli pomiędzy skórą a włosami, pomiędzy oprawą oczu a skórą, pomiędzy ustami naszymi a naszą skórą, czy też w samym oku, czyli pomiędzy białą białkówką, a wyraźnym kolorem oka. Na pewno możesz już siebie zauważyć, że albo właśnie jesteś taka wysokochromatyczna, czyli taka królewna Śnieżka, że masz bardzo jasną skórę, ale bardzo ciemne włosy, masz ciemne oczy, wręcz takie węgielki i bardzo białą białkówkę. Twoja oprawa oczu kontrastuje ze skórą, a usta są na przykład malinowe, no czyli właśnie wypisz, wynaluj, można by było być taka królewna Śnieżka, albo z drugiej strony jesteś stonowana, to znaczy, że Twój odcień włosów jest, no można powiedzieć taki średni, jest ciemnym blondem, może jasnym brązem, może Twoje oko jest szaro-zielono-niebieskie, właściwie to w zależności od Twojego nastroju, światła, pogody i tego, co na siebie założysz, taki ma kolor, a białkówka jest albo szarawa, albo taka mleczna, więc całość robi wrażenie takiej miękkości, stonowania. I oczywiście żadne z tych opcji, czy to królewna Śnieżka, czyli totalna opozycja, czyli właśnie taka delikatna, eteryczna, bardzo stonowana i miękka uroda nie jest ani lepsza, ani gorsza, ale właśnie tutaj przez ten temat królewnej Śnieżki i stonowanej, miękkiej urody chciałabym przejść do szarości i 12 typów urody, ponieważ analiza 12 typów opiera się właśnie na tych trzech słowach, o których ja tutaj cały czas wspominam, czyli ten odcień, czyli temperatura, czyli odcień ciepły albo chłodny, walor jasny albo średni i chromatyczność niska albo zgaszona, to mamy 12 typów kolorystycznych, które odwzorowują właśnie te trzy cechy. I można by było powiedzieć, że szarość, jeżeli byśmy tak rozpatrzyły ją z punktu widzenia jej widoczności, to na pewno nie jest kolorem mocnym. Biel jest mocna, czerń jest mocna, szarość jest stonowana, obojętnie czy jasna, czy ciemna. I wtedy można by było powiedzieć, że ona dzięki temu uspokaja nasze stylizacje. Ale też można powiedzieć, że lepiej niektóre typy urody będą w niej wyglądały, a inne gorzej. I na pewno najlepiej będą wyglądały w szarościach zgaszone lata, zgaszone jesienie. Najgorzej w takiej dużej ilości szarości będzie wyglądała czysta wiosna i czysta zima. Oczywiście każda z nich może nosić w różnych mniejszych elementach, czyli na przykład mamy coś szarego u góry, ale mocny kolor na dole, tak? Czy mamy mocne zestawienie, ale szare dodatki. Jak najbardziej nie ma problemu, każda z nas może tę szarość nosić, bo ona jest kolorem właśnie bazowym, uniwersalnym, czyli w zależności od tego, na jakiej powierzchni pojawia się w naszej stylizacji, no to jest albo fantastyczna, albo jakoś tam sobie ujdzie. Ale na pewno każdy z typów urody może znaleźć jakąś szarość dla siebie i swoje kompozycje. Możesz tutaj zobaczyć właśnie teraz, jakie kompozycje szarości z kolorami są dobre dla poszczególnych typów urody. Czyli tak jak powiedziałam, zgaszone lato, zgaszona jesień najlepiej, czysta zima, czysta wiosna, powiedzmy, że najgorzej, ale w takim dużym cudzysłowie, tak? To znaczy na dużej powierzchni najgorzej. Ale też można powiedzieć, że wszystkie typy zgaszone, czyli w ogóle lata, jesienie, lepiej będą wyglądały w szarościach niż wiosny i zimy. Ale tak jak wspomniałam, będę to cały czas powtarzała, każda z nas może nosić tylko albo jaśniejszą, albo ciemniejszą, albo na mniejszej, albo na większej powierzchni. Oczywiście możesz znaleźć wszystkie te grafiki, które tutaj przedstawiłam również na moim blogu, ale też możesz znaleźć na blogu kilka zestawień szarości, obecnych szarości, które teraz, gdy nagrywam ten poradnik, są w sklepach. I do tego, od razu do tego są linki. Także jeżeli interesują Cię konkrety, jeżeli chcesz przyjrzeć się tym wszystkim zestawieniom, odsyłam Cię do bloga. Na blogu znajdziesz oczywiście wszystkie linki, grafiki, można sobie się napatrzeć, zainspirować. A propos inspiracji, to chciałabym zaprosić Cię do super inspirującego miejsca, a właściwie jeszcze do listy takiej priorytetowej tego inspirującego miejsca i mam na myśli Klub Stylowych Kobiet. Możliwe, że słyszałaś już o tej inicjatywie, a może jeszcze nie. Klub Stylowych Kobiet to jest taki klub, który tworzę z moim zespołem i z moimi klientkami, który polega na wzajemnym inspirowaniu się, jeżeli chodzi o rozwiązania w naszej szafie. Otwieramy teraz listę priorytetową. Już za kilka dni będziemy ruszać ze sprzedażą tego klubu. To znaczy będziesz mogła do tego klubu dołączyć. Wszystkie szczegóły na stronie KSK, czyli Klub Stylowych Kobiet, ksk.kodstylu.pl. Tam znajdziesz szczegóły. Link jest oczywiście w opisie do tego wideo. Zapraszam.